Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zbudowała stanowisko badawcze odnawialnych źródeł energii, którego zadaniem jest zasilanie w ciepłą wodę użytkową obiektu rzeczywistego. Powstał w ten sposób system hybrydowego zasilania różnymi formami energii. Jesteśmy w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Budach Grabskich nieopodal Skierniewic. Miejsce to otoczone jest lasami Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Regionalne Centrum prowadzi działalność w zakresie edukacji ekologicznej. Ma do tego specjalny obiekt dydaktyczny i obiekt hotelowy z pełnym wyposażeniem gastronomicznym. W obiektach tego typu, zlokalizowanych zwłaszcza na terenach chronionych przyrodniczo, warto rozważyć możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii wprzęgniętych w system zasilania energią. Pierwsze to jest energia elektryczna, tradycyjny nośnik, drugi energia ze spalania oleju opałowego i kolejne to są energie odnawialne promieniowania słonecznego w wyniku konwersji z wykorzystaniem płaskich kolektorów cieczowych, tubowych, próżniowych kolektorów cieczowych, a także ciepła geotermalnego z wykorzystaniem wymiennika gruntowego i pompy ciepła. Całe stanowisko zostało przez nas opomiarowane, monitorowana jest praca tego obiektu. Zależało nam bardzo, by uzyskane doświadczenie wynikające z eksploatacji, z rzeczywistego rozkładu zapotrzebowania w energię cieplną, mogło być przez nas analizowane i oceniane w zakresie efektywności jakiejś źródła energii odnawialnej w tym konkretnym rozwiązaniu dają. W europejskiej polityce energetycznej wzrastającą rolę odgrywają odnawialne źródła energii. Ich jest to właśnie wyraz dążenia do modelu gospodarki przyjaznej środowisku. Unia Europejska w Białej Księdze ogłoszonej w 1997 roku z późniejszymi dyrektywami nakreśliła dla siebie cel osiągnięcia w 2010 roku 12% udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energii pierwotnej. Jednocześnie 22% energii elektrycznej ma być wykorzystywane ze źródeł odnawialnych, a 12,5% bez energetyki wodnej, dużej energetyki wodnej. Dla Polski ten cel określono nieco łagodniej na poziomie 7,5% w roku 2010. Jakkolwiek by nie kwestionować realności przyjętych wartości, to jedno jest pewne, że należy upowszechniać wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, poszukiwać nowych, bardziej nowoczesnych technologii ich przetwarzania oraz prowadzić szerokie badania nad innymi możliwymi metodami wytwarzania źródeł niekonwencjonalnych. Zainteresowania odnawialnymi źródłami energii w Europie wynikają z dwóch fundamentalnych powodów. Pierwszy z nich to to, że Europa jest ubogo potraktowana przez naturę w naturalne nośniki. Aż 50% energii zużywanej w Unii Europejskiej pochodzi z paliw importowanych i na dodatek z regionów niestabilnych politycznie. Po drugie, wykorzystywanie tradycyjnych paliw kopalnych prowadzi do degradacji środowiska, o skutkach których możemy się przekonać w niedługim czasie, a skutki te mogą być nieprzewidywalne nie tylko dla samej Unii Europejskiej. Wszystkie źródła energii odnawialnej mają swoje pochodzenie z energii promieniowania słonecznego. Czy to jest energia wiatrowa, energia biogazu, czy też inne formy źródeł odnawialnych otrzymywanych w wyniku konwersji fototermicznej
czy fotowoltaicznej. Charakteryzują się one stosunkowo niewielką gęstością strumienia energii z jednostki objętości, masy czy powierzchni. Po drugie, strumień tej energii nie jest stały w czasie. Moc oddawana z tych źródeł jest zmienna, przez co nie daje pewności stałości zasilania. Charakteryzuje się sporą zawodnością dostaw energii. Jeżeli 30 ton węgla kamiennego spalimy w elektrowni zawodowej, to w ciągu kilkudziesięciu minut otrzymujemy około 60 MWh energii elektrycznej. Ale tę samą ilość energii elektrycznej można wytworzyć w farmie 9 dużych elektrowni wiatrowych o wysokości masztów 76 metrów i średnicy skrzydeł 80 metrów, zlokalizowanych na naszym środkowym wybrzeżu w nominalnych warunkach wiatrowych, w czasie około 3-4 godzin. Ale już elektrownia fotowoltaiczna musi mieć powierzchnię 500 metrów kwadratowych i w celu wytworzenia takiej ilości energii elektrycznej powinna pracować przez co najmniej jeden miesiąc w okresie letnim przy solidnych warunkach napromienienia. Jeżeli ponownie te 30 ton węgla kamiennego spalimy w ciepłowni, to otrzymamy z niej 450 gigajuli energii cieplnej. Tą samą ilość energii cieplnej uzyskamy w kotłowni spalającej słomę zebraną z upraw rzędu co najmniej 10 hektarów. Natomiast instalacja słoneczna o powierzchni 500 metrów kwadratowych w ciągu całego sezonu będzie dopiero w stanie wyprodukować taką ilość energii cieplnej. Oznacza to, że źródła odnawialne w zasadzie powinny być wykorzystywane w energetyce lokalnej. Po pierwsze dlatego, że charakteryzują się takimi, w zasadzie trzeba powiedzieć, negatywnymi cechami, o których żeśmy wspomnieli, ale także dlatego, że koszty transportu tej energii są zdecydowanie mniejsze, jeśli źródło tej energii odnawialnej znajduje się w danym rejonie. Ta zmienność czasowa mocy dostarczanej z tych źródeł odnawialnych zmusza do współpracy z tradycyjnymi nośnikami energii. Na dzień dzisiejszy trzeba uczciwie powiedzieć, że tradycyjne, źródła odnawialne w zasadzie nie są w stanie wyeliminować nośników tradycyjnych, mogą z nimi współpracować, czasami w sprzyjających okolicznościach nawet je uzupełnić. Bezpośrednia konwersja energii promieniowania słonecznego jest typowym przykładem dylematów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W zasadzie trzeba powiedzieć, że tyle samo mamy w kraju zwolenników, co i przeciwników wykorzystania energetyki odnawialnej, zwłaszcza energii promieniowania słonecznego. Słoneczne instalacje grzewcze można klasyfikować według różnych kryteriów. Najczęściej tym kryterium jest medium robocze. Słoneczne instalacje grzewcze mogą być instalacjami powietrznymi, gdzie powietrze jako medium robocze przejmuje przetransformowaną energię promieniowania słonecznego w użyteczną formę energii cieplnej. Te kolektory, instalacje słoneczne powietrzne wykorzystane są głównie w rolnictwie, służą do suszenia siana, ziarna, ziół, cebuli, cebulek kwiatowych. Akurat maksimum energii promieniowania słonecznego przypada na okres zbiorów i czas, w którym występuje wzmożone zapotrzebowanie na energię cieplną dla celów suszarniczych. Wykorzystuje się także kolektory powietrzne do podgrzewania podłoża w szklarnach i tunelach foliowych.
Stosowane są już rozwiązania także kolektorów powietrznych do ogrzewania budynków. Drugą grupę kolektorów słonecznych stanowią kolektory cieczowe wykorzystywane do przygotowania ciepłej wody użytkowej i wody technologicznej. Ich zastosowanie to przede wszystkim domy jednorodzinne, w tym na obszarach wiejskich, pensjonaty, schroniska, gospodarstwa rolne, małe zakłady produkcyjne. Ze względu na uzyskiwane temperatury medium roboczego instalacje słoneczne dzielimy na instalacje niskotemperaturowe, to znaczy takie, w których medium robocze nagrzewa się do temperatury nie wyższej niż mniej więcej 150 stopni Celsjusza i wysokotemperaturowe uzyskujące temperaturę medium roboczego powyżej tych 150, ale one też wymagają wtedy dodatkowych powierzchni koncentrujących promieniowanie słoneczne. Typowym rozwiązaniem instalacji słonecznej także w Polsce jest ta zaprezentowana na slajdzie. Ona się składa z kilku dość istotnych elementów. Pierwszy z nich to kolektory słoneczne umieszczone na połaci dachowej. Drugi bardzo ważny element to zbiornik akumulujący zgromadzoną energię cieplną wytworzoną w kolektorach słonecznych. Trzecie to punkty rozbioru ciepłej wody i inne odbiorniki, na przykład odbiorniki ciepła, na przykład basen z podgrzewaną wodą. Całość musi być jednak kontrolowana i sterowana za pomocą automatyki. Kolektory cieczowe ze względu na konstrukcję dzielimy na kolektory płaskie, których zastosowanie jest zdecydowanie większe, no choćby tylko dlatego, że cenowo one są bardziej dostępne, i na kolektory tubowe, próżniowe, droższe, ale też trzeba przyznać efektywniejsze. Budowa kolektora płaskiego, typowego, to pokrywa szklana, przez którą przenika promieniowanie słoneczne, absorber, który przejmuje energię promieniowania słonecznego, nagrzewa się do dość wysokiej temperatury. Rurociąg z medium roboczym, zaizolowany, całość umieszczona w obudowie. Drugi z tych kolektorów, kolektor tubowy, próżniowy, ma budowę nieco inną. Składa się on z rur szklanych, z próżnią wewnątrz, z umieszczonym także wewnątrz płatem absorbera, i płat tego absorbera można obracać o określony kąt obrotu w celu dopasowania do odpowiedniego kąta padania promieni słonecznych w celu maksymalizacji pozyskiwanej energii słonecznej. Konwersja promieniowania słonecznego w tego typu kolektorach jest nieco bardziej skomplikowana niż w kolektorach płaskich, ale i też sprawność tego typu kolektorów jest zdecydowanie wyższa. W zależności teraz od wielkości baterii kolektorów słonecznych, to znaczy ilości zawartych kolektorów w tej baterii, możemy wprowadzić pojęcie tak zwanej instalacji słonecznej małej, takiej, w której wykorzystane są tylko dwie jednostki. Może być także duża instalacja, w której wykorzystanych jest jednostek więcej. Tak jak w tym przypadku 20 o łącznej powierzchni 40 metrów kwadratowych. No, instalacja duża o dużej powierzchni najczęściej wymaga konstrukcji wolno stojącej, tak jak w tym przypadku jest umieszczona i eksponowana w kierunku południowym, ale umieszczona na ziemi. Średnia instalacja słoneczna, elegancko już wkomponowana w połać dachową, dając też dość interesujące wrażenia architektoniczne, składa się z kilku kolektorów
płaskich. W Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej zespół kierowany przeze mnie pracowników SGIW w Warszawie zaprojektował i wykonał, uruchamiając hybrydowy system zasilania energią odnawialną. W tym hybrydowym systemie wykorzystywane są dwie podstawowe formy energii odnawialnej: energia słoneczna i energia cieplna gruntu. System ten współpracuje także z tradycyjnymi nośnikami energii, energią elektryczną i obecnie dość drogą, z ciągle wzrastającymi cenami, energią oleju opałowego. Inwestycja ta sfinansowana została ze źródeł Komitetu Badań Naukowych, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a także środków własnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W systemie tym widzimy elementy, właściwie segmenty, które przetwarzają energię odnawialną w jej formy użyteczne energii cieplnej. Trzonem systemu hybrydowego jest sekcja kolektorów płaskich umieszczona na konstrukcji wolnostojącej, co zapewniło południową ekspozycję kolektorów przy kącie nachylenia do poziomu 30 stopni, który to kąt dla sezonu ciepłego można uznać za optymalny. Rozważana koncepcja umieszczenia kolektorów na dachu budynku hotelowego niestety upadła ze względu na wystawę południowo-wschodnią tego dachu, a także na problemy z wykonawstwem tych prac. Sekcja kolektorów płaskich dostarcza energię do zbiorników znajdujących się w pomieszczeniu technicznym. Druga sekcja kolektorów słonecznych znajduje się na dachu budynku gospodarczego. Są to kolektory próżniowe tubowe, które dostarczają energię cieplną do zbiornika nazywanego zbiornikiem dogrzewu szczytowego. Wykorzystujemy tutaj fakt, że kolektory próżniowe dostarczają energię z wysoką sprawnością także w wysokich zakresach temperatur pracy. Drugim źródłem energii odnawialnej wykorzystywanej w tym systemie jest wymiennik gruntowy. Złożony jest z sześciu odwiertów pionowych. W każdym zostały umieszczone rurociągi polietylenowe. Wymiennik ten nie jest widoczny na zewnątrz, ponieważ połączenia poziome zostały wykonane na głębokości 1,5 metra oraz następnie wprowadzone do pomieszczenia technicznego.